Nadszedł kolejny dzień naszych zmagań na Palionowi i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy pośledzić szeryfa. Trzeba wyrobić kloca z tego powodu, że wraz z Devem właśnie robimy tajny i nielegalny biznes. I pies ciągle się tu domaga, żebym go wziął na kolana. Dobra, chodź, już chcę mieć to z głowy, chodź. Wraz z Devem robimy tajny i nielegalny biznes i musimy wrobić kloca, żeby on poszedł siedzieć do więzienia zamiast nas, żebyśmy mieli wolną rękę i wolny, tak naprawdę otwarty teren do tego, żeby działać w tym temacie. Więc w dzisiejszym odcinku pośledzimy kloca, syna po to, żeby zobaczyć, czy są jakieś szanse na to, żeby jakoś tam tego kloca wrobić. Jak widzicie, jestem oczywiście na Palionowie w moim domku, jak zwykle, prawda, tutaj moje piękne psy, które dalej nie mają imienia, w sumie nie wiem po co one tutaj są, ale to nieważne. W każdym razie przygotowałem sobie dwie potki na niewidzialność, po to, żeby móc, prawda, niepostrzeżenie pośledzić troszkę szeryfa, ponieważ jak widzicie, jest aktualnie syn Paliona tutaj na serwerze. Czy on jest dobrym szeryfem? Ciężko to stwierdzić, z tego powodu, że to jest jeszcze dziecko, jak to sama nazwa wskazuje, to jest syn Paliona. No zobaczymy, jak on sobie będzie dawał radę w tym temacie, aczkolwiek ledwo co zaczął być szeryfem i już zaczynają się tutaj dziać dziwne totalnie rzeczy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie będę, nie przedłużam, po prostu ja chcę pójść i zobaczyć, co on robi, więc ja już lecę w tamtą stronę, jak go tylko zobaczę, to wypiję tą potkę, bo nie chcę pić na zapas, bo może, prawda, mi braknąć, mam tylko dwie potki na przykład, to jest po 8 minut, czyli to jest razem 16 minut, to jest... O kurde, dobra, pijemy. Pijemy, nie spodziewałem się, że on tutaj będzie. Dobra, słuchajcie, jest koło mojego straganu. Otworzył stragan, coś rzuca do tego. Rzuca mu marchewki. Czekajcie, idę z drugiej strony, wejdziemy tutaj. Dobra, nie widział tego. Ej, czy ten wieśniak, on te marchewki wszystkie zbiera i... Ej, co jest? Ej, przysięgam. Co jest nie tak? On te wszystkie marchewki... Czekaj. Czy jak ja ci rzucę tą szklankę? Czekaj. To ty ją Nie zabrał jej. Ej, dobra, bo nam syn gdzieś uciekł. Czekajcie, musimy iść go pośledzić. O, dobra, jest tam przy posągu, stoi. Patrzy się na coś. Tu w ogóle jest ciągle zepsuty blok. Ktoś mi zniszczył ten blok i nikt nie chce mi go naprawić, ale dobra. Syn tutaj coś łazi. Koło swojego, prawda, jak to się nazywa... posterunku. O kurde, stanąłem na tej... Co on robi? Golema stworzył! Co jest grane? Stworzył sobie swojego pomocnika w tym... Rzuca mu marchewki jakieś. No dobra, to jest nawiedzone, co on tutaj robi. To jest zdecydowanie nawiedzone. Dobra, idzie gdzieś. Coś tu krąży. Krąży, nie wiadomo o co chodzi. Wyciąga myśl tak, jakby się spodziewał, że ktoś go śledzi. Wszedł sobie do... Ej, czy on tam ma jakąś tajną bazę? Ej, czy... Czy syn Paliona jako szeryf ma jakąś tajną bazę pod wodą? Co on tam nie umie wejść? Co jest? Dobra, czekajcie, ja tam wejdę, bo ja muszę tam też wejść, zobaczyć, co tutaj jest. Chociaż tutaj... Czy ja już tutaj byłem? Nie byłem tu chyba nigdy, ale dobra, to jest totalnie dziwne miejsce, No ale dobra, jest tutaj... Co? Jakiego ma... Zenchantowane? Wszystko zenchantowane! Otwórz skrzynkę. Co? O dobra, w skrzynce nic nie ma. Ej, jak to w ogóle dziwnie wygląda, że te pochodnie się nie palą. Totalnie to dziwnie wygląda, naprawdę. No ale dobra, wziął tarczę. On się, tak jakby się szykował na jakąś wojnę z kimś. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Ale to w sumie sprawia, że można by było wyrobić w coś kloca. Z tego powodu, że on się szykuje do jakiejś wojny. Jakbyśmy wyrobili w tą wojnę jakoś, że kloc jest jakimś zapalnikiem w tym wszystkim, no to byłaby szansa na to, żeby on go zamknął za coś. No trzeba coś wykminić. Dobra, wchodzi do domku kloca. Czyli już tutaj jakąś, prawda, interwencję przeprowadza. Coś tu zabrał, co on to zabrał? Co to jest? Ach, to jest głowa od tego! Ja nie mogę, głowa od Ender Dragona, zabili Ender Dragona, jaka jazda. Dobra, czekajcie, wchodzimy tu na górę. On coś tutaj, wchodzi sobie na domek na drzewie. I... Nie wiem, czy on teraz przeprowadza przeszukanie, czy co? Czekajcie, zobaczmy, co on tu w skrzynkach znajduje. Nic tutaj nie ma ciekawego, tam też nic nie ma, dobra. Mam nadzieję, że nie słyszał tej skrzynki, okej. O kurde, nie udało mi się walnąć wiadra wystarczająco szybko, ale dobra. Lecimy za nim, co on teraz zrobi? Co on zrobi? On jest podejrzany. O kurde, tak jakby się spodziewał, że ktoś go śledzi. Czekajcie, musimy stanąć sobie gdzieś tak dalej, żeby nie było... Czy on wszedł do netheru? Nie. Czy on idzie do netheru? Ej, dobra, idziemy za nim. Idziemy za nim, bo to jest podejrzane bardzo. Jak ktoś idzie do netheru, to musi być podejrzane. Dobra, ej, tu jest... Czy tu się stworzył właśnie drugi portal? Tu były dwa portale zawsze. Ile tu jest tych portali? Co jest nie tak? Dobra, on coś tu robi, wali ręką. Coś skacze, coś tutaj wykminia. Znowu wchodzi do innego portalu, dobra.
Zobaczymy, gdzie nas to przeniesie. On tak jakby nas nie widzi, więc to dobrze. Ale tak jakby patrzył się na nas, tak jakby się czegoś spodziewał. Co jest grane? Ej, to ten portal jest przejściem tutaj. Dobra, rozumiem. Jaka powolona akcja. Ej, jaki to jest... To jest chyba szybsze w ogóle dostać się w ten sposób do mnie do wioski. Znaczy do mnie do wioski, to jest dalej palionowo, ale tu do mojego domku, niż idąc tak normalnie tą ścieżką. Teraz tak to ogarnąłem w sumie, no dobra. No nieważne, w każdym razie idzie do mnie ewidentnie. O, już się ziewło. Nieważne, przepraszam. Nie no, co ty robisz? A dobra, zasadził na nowo, dobra, zasadził. Dobra, myślałem, że już nie zasadzi. Dobra, wszedł do mnie do domku. To jest wtargnięcie do domku, tak się nie powinno... O kurde, myślę, że się na mnie spojrzał. 3 minuty jeszcze mamy tą podkę, więc dobrze, na spokojnie. Przeszukuje mi skrzynki, ewidentnie przeszukuje. Psy nie jedzą takich rzeczy. Co on zrobił? No ale dobra. Czy on coś mi kradnie ze skrzynki? Dobra, chyba nie. Nie zamknął drzwi! To powinno być karalne. No dobra, zamknę już za niego. Ale dobra, tu jakieś ziemniaki zabrał i idzie gdzieś dalej. Co on tu kmini? On ciągle krąży takim jakby kółkiem. Nie wiem, nie rozumiem tego. Chyba, że on robi... Nie wiem, chyba, że to jest patrol. Może to jest patrol. Nie wiem, czym się zajmuje szeryf. Możecie napisać w komentarzu. Może to jest patrol. Może to jest patrol jakiś, który on tutaj przeprowadza codziennie. Ja nie wiem. Dobra, zjadłem sobie ziemniaka. On nic nie podejrzewa, nic totalnie. I znowu idzie do niego i znowu mu rzuca jakieś marchewki. Czy on ma jakiś tutaj jakiś, nie wiem, tajny biznes z tym wieśniakiem? Czy ten wieśniak... Ten wieśniak te marchewki ewidentnie zabiera. Nie ma ich wokół niego. Masakra, dobra, idziemy za nim dalej. Gdzie on tutaj przejdzie dalej? No zrobił znowu kółko, wrócił tu, gdzie był. Coś wchodzi mi do tego, kurde, villagera mojego. Ja by nie znalazł tej tajnej bazy, która pod tym jest. Nie no, nie może jej znaleźć, nie może, więc... Tak chyba tylko patrzę, dobra, dobrze. Idę stąd. Dobra, idzie do sądu. Sądu jeszcze nie pokazywaliśmy w ogóle. To jest sąd najwyższy, tutaj jeżeli będzie się coś trzeba było sądzić, to tutaj będziemy musieli iść. Więc zobaczymy, może tutaj będzie, może będziemy się sądzić. Jak będzie trzeba wrobić klosa, będziemy się sądzić, trudno. Jeżeli chcecie odcinek sądu, to koniecznie łapka w górę, dobra, no i on tu coś kmini, nie wiem o co mu chodzi totalnie. Wrzucił jakieś jagody do tego. O kurde, creeper idzie w jego stronę, o kurde, dobra. Na szczęście, o kurde, sam otworzył drzwi! Co jest grane, czy wybuchnie creeper? Czekajcie, ja muszę to zrobić. Co jest grane? Ej, dobra, musimy to... Siedzimy cicho. Minuta 40 mi została podki. On nie wyjdzie nawet, bo jest za wysoki. Wychodzimy. Wychodzimy, dobra, wyszliśmy. Czy on się z nim bije teraz? Czy on się teraz z nim bije? Czy ja dobrze widzę, że on się... No co, idź stąd, siu! Czy on się bije z nim? O kurde, mógł zobaczyć, że mam siekierę. Dobra. O nie! Minuta do końca. Nie, ja nie chcę z nim gadać. Nie mogę z nim gadać, bo on, jeżeli się dowie, że to ja... To jest przekichane, nie możemy z nim gadać teraz. Kto to jest niewidzialny, przyznaj się. Jeżeli on się dowie, że to ja byłem tutaj na niewidzialności, to pójdzie, to nic się nie uda, nie uda się nic wrobić, żadnego kloca, więc tak nie może być, nie możemy z nim teraz rozmawiać. Ale dobra, ja bym jeszcze popatrzył, co on tu robi, bo on to jakoś tam poszedł. Dobra, poszedł w tamtą stronę, gdzieś dalej, dobra, ja bym... Jeszcze kawałek zanim poszedł, zobaczył, co on tutaj wydziwia i co on tutaj będzie robił. Strzela się z jakimś szkieletem. Dobra, czekajcie, ja naciągnę, a nie mam strzał, kurczę, szkoda. Patrzcie, jaki zawzięty w boju. Jest, normalnie się tam z nim wali, normalnie, dobra, czekajcie, weźmy. O, nie mogę zabrać tych strzał. Dostałem jakąś strzałą. Nie wiem, co mnie uderzyło, dobra, nieważne. Co on się tak długo z tym szkieletem wali? O nie, zabiliśmy go. Czekajcie, wyrzucam te wszystkie itemy, to jest koniec. Nie może, musimy stąd uciekać. O nie, jeszcze mnie widać, pijemy drugą potę. Czy on tutaj gdzieś idzie? Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie jest syn.
Dobra, nieważne. Ja zostawiam te itemy tu, wracam z powrotem do siebie. Zmarnowałem w sumie jedną potkę na 8 minut, ponieważ wypiłem ją teraz ze strachu, ale trudno. No, zrobimy sobie na nową najwyżej na następny odcinek, jakby trzeba było kogoś prześledzić. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19, więc łapka. O nie. Jak długo mi kamera nie działa? Widzowie, przepraszam, jeżeli mi kamera nie działa przez cały odcinek, to przepraszam, ale jak widzicie, tu jestem ja zacięty. Więc nie wiem, jak długo mi nie działa. To by było na tyle w tym odcinku. Zlagowała mi się kamera w pewnym momencie, nie wiem w którym, więc przepraszam, jeżeli tam nie było widać moich reakcji i tak dalej. Niestety, coś mi się skraszowało. Nie będzie tego problemu już na następnym odcinku, obiecuję. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, pa pa.